Witam serdecznie Paweł z tej strony. Dziś zapraszam Was na nowy odcinek, w którym chcę Wam pokazać, jakie rzeczy kupiłem na różnego rodzaju aukcjach, portalach internetowych. A będzie troszeczkę złota, troszeczkę srebra, no i przedmioty z tematyką łowiecką. Zapraszam do oglądania. A więc zaczynamy. Zaczniemy od tych kufli. Ten jest bardzo fajny. Lisiura przynosi kogucika, żeby nakarmić swoje młode, z taką sygnaturką. I drugi taki kufelek, ten jest bez sygnatury. Za te dwa kufle dałem 40 zł. To są koszty z przesyłką. Taka szkatuła, bardzo fajna. Drewniana, fajnie zrobiona, fajne są te okucia, wygląda na staro. Za tą szkatułę dałem 26 zł z przesyłką. Za te dwa talerze, bardziej zależało mi na tym, Berlin. Za ten talerz i za ten z rybkami dałem też 26 zł. I to, co najbardziej mi się podobało, to te posrebrzane bażanty. Sygnowane. Jest kurka i kogut. Za te bażanty dałem 100 zł z przesyłką. I za chwilkę Wam pokazuję, co jeszcze kupiłem. To zaczynamy od srebrnych monet. Te monety wygrałem na aukcjach, w których brałem udział. Półtorak Gustawa II Adolfa. Za tą monetkę zapłaciłem 21,52. To są ceny, które były na tych aukcjach. Za taką cenę wylicytowałem ją. W takim stanie. Mam nadzieję, że te ceny nie są bardzo wygórowane. Myślę, że dobrze zapłaciłem za nie. Druga srebrna moneta, 15 kopiejek z 1902 roku. No teraz troszeczkę gorszym stanie, ale za tą monetkę dałem 9 zł. Pięć groszy. 1819 rok. Może nie jest w najlepszym stanie. Za tą monetkę dałem 14,50. Jeśli przepłaciłem, to piszcie w komentarzach. Następna monetka. Zygmunt. Trzeci Waza. Dwudenar. 1621. Tak wygląda. Za tą monetę dałem 13,10. I Władysław III Warneńczyk, denar koronny. Tą monetę wylicytowałem za 26 zł. Odsuniemy. I teraz coś, co każdy lubi. Położymy wagę. A tu jest mój kolejny zakup. To jest złom złota. Sprawdziłem, jest to złoto. I jest tutaj gram 69. I za to zapłaciłem wszystko 255 zł z przesyłką. A więc to byłoby na tyle. Tak wyglądają moje zakupy internetowe. Nie mówiłem Wam, nie chwaliłem się, ale te zbieram i kolekcjonuję monety. Dlatego jeśli jest okazja, to na różnego rodzaju aukcjach albo targach też szukam monet. Chcę Wam jeszcze powiedzieć, że to już jest ostatni odcinek z serii staroci
rzeczy związanych z tematyką łowiecką, bo nie ukrywam, bardzo ciągnie mnie do lasu. I w przyszłym tygodniu, w przyszłą niedzielę, będzie odcinek właśnie z lasu. A co będzie w tym odcinku, powiem Wam szczerze, nie wiem, bo nie wiem, co mnie spotka w lesie, co ja napotkam w lesie, co ja będę tam robił, to wszystko zobaczycie już w przyszłym tygodniu. Teraz żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!